i Rymaniak popełnia błąd. Hurado w polu karnym. Doczekali gol! 1-0, a więc jednak ten, który zastępuje Wojciecha Kędziorę po błędzie Rymaniaka i po asyście Hurado w 57 minucie daje prowadzenie Piastowi. Nie wiem, o co chodzi zawodnikom Zagłębia, dlaczego protestują, sugerując chyba zagranie ręką. Czy Rymaniak, odbijając piłkę, nastrzelił pewnie rękę Hurado. Taką mają sugestię, ale właśnie być może kluczowe w tej całej sytuacji jest to, bo nastrzelił, że było to bardzo przypadkowe. Zobaczmy raz jeszcze. Nie, nawet nie było zagrania ręką. Jasne, że tak, bardzo dobra decyzja trójki sędziowskiej. Ja zanotowałem w przerwie, że zapraszamy na oglądanie Barcelony z Gliwic. Mieliśmy taką, może przesadzę, ale małą namiastkę gry